Zapraszamy na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. Magdalena Gorzkowska 8 września wyruszyła, by zdobyć kolejny szczyt. Lekkoatletka w 2018 roku weszła na Mount Everest. Rok później stanęła na kolejnym 8-tysięczniku Makalu i była pierwszą Polką, która dokonała tego bez użycia tlenu z butli. Teraz czekają kolejne wyzwanie. Manaslu. Tuż przed rozpoczęciem wyprawy na 8 pod względem wysokości szczyt ziemi, Magda opowiedziała nam m.in. o swoich przygotowaniach. Bardzo mocny trening, ale w tym okresie przygotowawczym mocno postawiłam na wspinaczkę, na poprawę techniki i siłowo można powiedzieć, że jestem najlepiej przygotowana z wszystkich wypraw, wydolnościowo również, więc mam nadzieję, że tą wyprawę uda się w miesiąc rozpocząć i zakończyć sukcesem, bo dokładnie tyle sobie czasu założyłam. Bieżące ciekawostki na temat wyprawy Magdy można znaleźć na jej facebookowym profilu. Największa liczba wypadków z udziałem pieszych w ruchu drogowym na terenie miasta ma miejsce właśnie na przejściach dla pieszych. Dlatego w Chorzowie po raz kolejny ruszyła akcja mająca na celu poprawę bezpieczeństwa osób przechodzących przez jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych. To są takie dwa elementy, które powtarzamy, czyli poprawa widoczności pieszego poprzez przypomnienie kierowcom o zakazie zatrzymywania się 10 metrów przed przejściem i oczywiście samo wytyczenie przejścia z wszystkimi szykanami, z oznakowaniem białych zebr. Nowym elementem będzie skorzystanie z nowej technologii lamp, które będą sygnalizowały obecność pieszego bądź zbliżanie się, uruchamiając czujniki ruchu i emitując migowe światło żółte. Wszystkie 4 przejścia nowego typu zaczną funkcjonować jeszcze w tym roku. 2 z nich zostaną sfinansowane z budżetu miasta, natomiast pozostałe 2 powstaną ze środków firmy Tauron, które władze Chorzowa zwrócą przedsiębiorstwu w przeciągu najbliższych lat. Z okazji obchodów 20. rocznicy beatyfikacji błogosławionego księdza Józefa Czempiela w Chorzowskim Centrum Kultury miała miejsce premiera filmu dokumentalnego pod tytułem Śląski Machabeusz. Rzecz o księdzu Józefie Czempielu. To jest film o tyle piękny i ważny, że wspomina człowieka, który jest treścią wielu wartości, które w naszym mieście nadal są podnoszone jako najważniejsze. Człowieka, który jest wieloletnim proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Hajdukach, a więc w Chorzowie, który jest człowiekiem znakiem i człowiekiem, który w swojej postawie był z jednej strony konsekwentny, wręcz taki powiedziałbym nawet ortodoksyjny, ale z drugiej strony zawsze otwarty, zawsze na polskich, niemieckich parafian, na każdego człowieka dobrej woli. Film poprzedził koncert pod tytułem Wojciech Ciurlaj – Iskry w popiele, promujący album inspirowany historią pierwszego powstania śląskiego. Wyjazdowe wydania Listy Przebojów Trójki to audycje programu Trzeciego Polskiego Radia realizowane w plenerze poza murami studia znajdującego się na ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Tym razem na rynku w Chorzowie odbyło się ostatnie notowanie listy. Dzisiaj na rynku Trójka. Najpierw zapraszamy do Trójki, a teraz za chwilę zacznie się Lista Przebojów programu Trzeciego, wydanie 1962 z legendarnym Markiem Niedźwieckim za moimi plecami. Teraz w ciągu 8 tygodni to jest moja 5. lista. Ale na szczęście jest to w całym kraju, więc właściwie poznaję nowych ludzi, poznaję nowe miejsca, udzielam setek autografów. Bardzo przyjemna historia. Na koniec na płycie chorzowskiego rynku wystąpił zespół Mitch & Mitch, grupa założona w 2002 roku, której muzykę nieraz można było usłyszeć w programie Trzecim Polskiego Radia. Gra o Wielkie Hajduki to zabawa zorganizowana przez Chorzowskie Stowarzyszenie Biegaczy Długodystansowych w Ruchu i Miejski Dom Kultury Batory z okazji 2 ważnych przypadających w tym roku jubileuszy. Stulecie działalności społecznej i kulturalnej w budynku MDK Batory oraz 80. rocznicy przyłączenia gminy Wielkie Hajduki do Chorzowa. Trasa gry miejskiej obejmowała najważniejsze zabytki i miejsca związane z historią Wielkich Hajduk. Gra miejska jest zorganizowana dla mieszkańców Chorzowa oraz przyjaciół z miast ościennych. Zorganizowana jest dla rodzin z dziećmi oraz jak najbardziej przewidziana jest dla osób poruszających się rowerami. Polega ona na wykonywaniu
zadań, które umieszczone są na terenie Chorzowa Batorego i należy je pokonać w jak najkrótszym czasie oraz wykonać je jak najlepiej. Na trasie możemy spotkać przeróżne zadania, od zadań sportowych poprzez zagadki logiczne, ale również zagadki plastyczne dla dzieci. Chorzówa, w szczególności Chorzów Batory, jest dzielnicą, którą warto promować i pokazać mieszkańcom miasta oraz przekazać, jakie dziedzictwo tutaj mamy. Ósmego września na terenie kompleksu sportowego Kresy w Chorzowie odbył się trzeci memoriał Gerarda Cieślika. W turnieju mającym za zadanie kultywowanie pamięci o legendarnym zawodniku ruchu Chorzów i reprezentancie Polski zagościły drużyny dziesięciolatków z takich chorzowskich klubów jak UKS, TS AKS, Józefka, Stadion Śląski, AKS Czes Wyzwolenie, a także zaprzyjaźniona Akademia Piłkarska United. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym, po 20 minut na dwóch boiskach trawiastych, także i równolegle rozgrywane były mecze rodziców, także rodzice też mogli się dzisiaj poruszać. To jest właśnie taka impreza, żeby zintegrować chorzowski piłkarski światek właśnie w jednej imprezie i robimy to właśnie, żeby też te relacje były tutaj jak najlepsze i tak się dzieje. Gościem specjalnym memoriału był Eugeniusz Lerch, były napastnik ruchu Chorzów, mistrz Polski z 1960 roku, który obchodzi jubileusz 80. urodzin. Piwny Wrześniok to wydarzenie odbywające się już po raz piąty w dzielnicy Chorzów Batory, które organizowane jest na skwerze imienia rotmistrza Witolda Pileckiego przy hotelu Gorczowski. Spotykamy się już piąty raz i mam nadzieję, że to nie będzie ostatni. Staramy się tak, powiedzmy, tą imprezę robić, żeby było coraz więcej ludzi. Nie? Zachęcamy, próbujemy się reklamować. No i widać, że efekty są. Ludzie chyba potrzebują takich spotkań przy piwie, przy muzyce. Na zakończenie Piwnego Wrześnioka miał miejsce koncert zespołu Universe, którego początki działalności wiążą się właśnie z dzielnicą Chorzów Batory. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Chorzowa. Jesteśmy w Chorzowie Batory przy hotelu Gorczowskim. Właśnie tutaj Universe w 1982 roku pierwszy raz zagrał 9 maja. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Chorzowa. Trzymajcie się. Kupione szło w tamtym dniu, chciałem więcej niż mogła dać ona i ja. Krótkie cześć i szukam i znaj. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.